Dwa lata temu na moim kanale mogliście obejrzeć pierwsze wrażenia z użytkowania sakw rowerowych Ortlieb Backroller Plus. Dziś, po kilku odbytych wyprawach i tysiącach przejechanych z tymi sakwami kilometrów, przyszedł czas na pełnoprawną recenzję. Czołem, tu Artur Bowsza, Życie w namiocie. Jeżeli interesuje Was turystyka rowerowa, wyprawy rowerowe z sakwami, bikepacking, jeżeli szukacie informacji o sakwach rowerowych, oglądajcie dalej. Możecie też dać nam suba, żeby nie przegapić kolejnych ciekawych materiałów. Wyroby Ortlieba pojawiają się na kanale dość często i nie jest to przypadek. Niemiecka marka znana jest z wysokiej jakości swoich produktów i dlatego nazbierało się ich trochę w mojej kolekcji. Przy tym zaznaczam, że zarówno sakwy rowerowe Backroller Plus, jak i wszystkie inne produkty Ortlieba, które do tej pory recenzowałem, zostały kupione przeze mnie za moje własne pieniądze. Nie przysłał mi ich Ortlieb ani żaden sklep. Wideo nie jest w żaden sposób sponsorowane. Jest to całkowicie niezależna recenzja, bo każda recenzja powinna taka być. Backroller Plus to jeden z modeli dużych sak wyprawowych Ortlieba, który z założenia przeznaczony jest z myślą o transporcie na tylnym bagażniku. W katalogu producenta istnieje bliźniaczy model Backroller Classic, który wykonany jest z tkanin poliestrowych. Tymczasem Backroller Plus wykonano z kordury. I jeżeli interesuje Was sama różnica między tymi materiałami, to mam osobne wideo na ten temat. Sakwy sprzedawane są w komplecie, a ich cena aktualnie waha się w okolicach 509-529 zł. Aczkolwiek jeśli dobrze poszukacie, czasem może udać się kupić je sporo taniej. Sakwa wykonana jest z bardzo wytrzymałej kordury, od wewnątrz powlekanej poliuretanem, co w połączeniu ze zgrzewanymi łączeniami materiału i rolowanym zamknięciem ma gwarantować pełną wodoszczelność. Sakwy są symetryczne, więc każda z nich może być montowana zarówno z prawej, jak i lewej strony roweru, a na ściankach bocznych znajdują się elementy odblaskowe, zapewniające widoczność po zmroku. Pojedyncza sakwa ma pojemność 20 litrów i waży 840 gramów, co daje nam 40 litrów i 1680 gramów przy komplecie sakw. System nośny składa się z plastikowych haków, które umożliwiają szybkie ściąganie i zakładanie sakw na rower, a przy tym dają też spore możliwości regulacji położenia sakw na bagażniku. Tak to wszystko wygląda w teorii. Pytanie natomiast, jak backrollery sprawdzają się w praktyce podczas faktycznego użytkowania. Zacznijmy od największej dumy Ortlieba, czyli wodoszczelności. Na naszych wyprawach zdarzało nam się od czasu do czasu doświadczyć silnych opadów, ale dopiero w tym roku sakwy przeszły przez prawdziwe deszczowe piekło. 3 dni prawie nieprzerwanych, intensywnych opadów, całodzienna jazda w deszczu, nocne ulewy. Jak spisały się sakwy? Zobaczcie sami. Czołem, to była wyjątkowo deszczowa noc w naszym namiocie. Padało praktycznie przez całą noc. Padało bardzo intensywnie od godziny 2 do około 3:30, może nawet do 4. I przez całą noc moje sakwy znajdowały się na zewnątrz. Sakwy były poprawnie zwinięte, natomiast stały przed namiotem, lał się na nie deszcz i za chwilę zobaczymy, czy w tych sakwach rzeczy pozostały cały czas suche. Dosłownie chwilę po tym, jak nagrałem poprzedni klip, zaczęło padać ponownie i padało tak ze 2 godziny. Pakowaliśmy się w deszczu, jechaliśmy w deszczu, nie miałem okazji Wam pokazać sakw po wyjściu z namiotu, bo po prostu ciężko byłoby się spakować, nakręcić to wszystko w deszczu i nie zmoczyć wnętrza sakw przy pakowaniu. Natomiast sakwy znowu jechały w deszczu, stały przez całą noc na deszczu. I w środku jest całkowicie sucho i mogę Wam to bardzo łatwo udowodnić, otwierając sakwę i wyciągając z niej rolkę papieru toaletowego, która przez cały czas była w środku. I ta rolka jest całkowicie sucha. Jak sami widzicie, sakwy są absolutnie całkowicie nieprzemakalne i wodoodporne. I Wasze ubrania czy śpiwór będą z nich całkowicie zabezpieczone przed deszczem, nawet w bardzo trudnych warunkach pogodowych. I to jest dla mnie absolutnie najważniejsza kwestia, jeżeli chodzi o porządne sakwy wyprawowe.
Bez względu na to, czy wynajmujecie prywatne kwatery, czy nocujecie na dziko pod namiotem, albo na kempingach pod namiotem, od sakw powinniście wymagać całkowitej wodoszczelności. Pamiętajcie, że przemoczony śpiwór puchowy przestaje grzać. Przemoczone ubrania wyziębiają organizm. Dlatego przemoczenie bagażu na wyprawie rowerowej jest dla mnie całkowicie niedopuszczalne. Trzeba pamiętać, że tak jak woda nie może dostać się do wnętrza sakwy, tak samo nie będzie mogła się z niej wydostać. Dlatego na przykład otwierając sakwę w czasie deszczu, trzeba uważać, żeby przy otwieraniu nie naleciało do środka wody. Tak samo, jeżeli będziecie musieli schować do wnętrza sakwy na przykład wilgotne ubrania, najlepiej zawinąć je szczelnie w foliowy worek, tak żeby wilgoć nie mogła się potem rozprzestrzeniać po wnętrzu sakwy. Jednym z powodów, dla których sakwy Backroller Plus są całkowicie wodoszczelne, jest przemyślany system zamykania. Zamknięcie roluje się do ciska paskiem na górze, a następnie przypina dwie klamry do bocznego paska, który pozwala docisnąć zamknięcie do korpusu torby. Ten pasek zaczepia się o haczyk z boku torby i można też założyć go na ramię podczas przenoszenia sakw. Wspomniany pasek górny pełni bardzo ważną funkcję. Kiedy zamkniemy sakwę, z czasem zacznie uchodzić z niej powietrze i w konsekwencji ciasno zradowany materiał mógłby się nieco poluzować. Górny pasek zapobiega temu, cały czas dociskając zamknięcie. Ten górny pasek pozwala też przypiąć na wierzchu sakwy dodatkowy bagaż i ciągle wykorzystuję go na przykład do transportu koca, żeby nie trzeba było otwierać sakwy za każdym razem, kiedy chcemy odpocząć na łące. Oraz parę klapków. Dzięki temu nie muszę chować brudnych i często wilgotnych butów do wnętrza sakwy. No właśnie, jest to też idealne miejsce do transportu np. wilgotnego ręcznika albo wilgotnej kurtki po deszczu. System zamykania świetnie spełnia swoją funkcję i jest dodatkowo funkcjonalny, ale moim zdaniem ma jedną wadę. Jest nieco uciążliwy w użytkowaniu, głównie ze sprawą tego bocznego paska na ramię. Po pierwsze, kiedy otwierasz sakwę, dwa końce paska odpadają od razu do samej ziemi. To sprawia, że w zasadzie nie ma możliwości korzystania z sakwy bez schodzenia z roweru. Bo chociaż można ją otworzyć, to żeby ją ponownie zamknąć, trzeba schylić się po końcówki tego paska. Po drugie, jeśli wyjmujemy coś z wnętrza sakwy na stałe, albo coś dokładamy, to zmniejsza lub zwiększa się jej zawartość i wtedy pasek trzeba za każdym razem zacieśniać bądź luzować, ciągle bawiąc się ze szlufkami. Ogólnie jest tym całkiem sporo dodatkowej roboty w porównaniu z na przykład zamykaniem sakw CrossoDry, gdzie po prostu roluje się materiał i spina ze sobą dwa końce. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sakwy Backroller Plus rolować dokładnie tak samo jak CrossoDry, całkowicie rezygnując z tego dodatkowego bocznego paska. Trzeba się tylko liczyć z tym, że nie będziemy wtedy mogli przypinać dodatkowych rzeczy na wierzchu sakwy. Wnętrze sakwy to przepastna kieszeń, do której po prostu luzem wrzucamy nasz bagaż. W środku, na wewnętrznej ściance, znajdują się jednak dodatkowe kieszonki. Duża, głęboka i mniejsza, wykonana z siateczki, zapinana na zamek. Możemy wykorzystać je na przykład do transportu map czy dokumentów, albo innych drobiazgów, które mogłyby zginąć w przepastnej komorze głównej. Pod tymi kieszonkami kryje się plastikowe usztywnienie, które sprawia, że nasza sakwa nie będzie zwijać się na bagażniku i nie będzie zbliżać się niebezpiecznie do koła. Dodatkowo dolna krawędź sakwy została zabezpieczona za pomocą plastikowego usztywnienia, które będzie zapobiegało uszkodzeniom mechanicznym w tym miejscu. Pojedyncza sakwa ma pojemność 20 litrów i to może wydawać się mało w porównaniu np. z sakwami CrossoDry, które szczytą się pojemnością aż 30 litrów. Natomiast już jakiś czas temu nagrałem wideo, w którym porównuję pojemność obydwu modeli. Polecam sprawdzić ten film, link powinien ukazać się tutaj. Różnica pojemności była, ale okazała się zaskakująco mała. Czyli tak, różnica jest, ale nie jest to różnica 10 litrów, tylko różnica tej jednej kurtki, która po zwinięciu zajmuje może litry. Więc nie wiem, czy to sakwą Backroller Plus bliżej do 30 litrów, czy sakwą CrossoDry bliżej do 20 litrów. W każdym razie wyrób Ortliba jest bardzo pojemny i jeżeli naprawdę potrzebujecie w sakwach więcej miejsca, to znak, że prawdopodobnie warto zainwestować w dodatkowy komplet małych sakw na widelec. Poza tym, jeżeli brakuje Wam z jakiegoś powodu miejsca w sakwach, to Ortlib oferuje też
dodatkowe akcesoria, zewnętrzne kieszonki, worek z siatki czy uchwyty na bidon, które można osobno dokupić i przymocować do sakwy Back Roller Plus. Jedną z niezaprzeczalnych zalet Sakwortliba jest system nośny QL2, który pozwala na łatwe ściąganie i zakładanie sakw na rower. System składa się z dwóch plastikowych haków na górze i jednego haczyka dolnego. Górne haki zintegrowane są z rączką. Za każdym razem, kiedy podnosimy rączkę, sprężyna otwiera hak, który w stanie spoczynku, kiedy nasza sakwa leży na bagażniku, zamyka się samoczynnie od dołu, blokując sakwę na rurce bagażnika i uniemożliwiając jej wypięcie. Średnicę wewnętrznej strony haka można łatwo dopasować do średnicy rurek bagażnika. Za pomocą wymiennych wkładek w zestawie z sakwą dostajemy kilka różnych rozmiarów i powinniśmy zainstalować w hakach ten, który najbardziej zbliżony jest do przekroju rurek naszego bagażnika. Kolejnym elementem zestawu jest dolny haczyk. Jego zadaniem jest stabilizacja sakwy na bagażniku. Zapobiega też przesuwaniu się sakwy podczas gwałtownego hamowania. System nośny daje też duże możliwości regulacji położenia sakw na naszym bagażniku. Górne haki można przesuwać w płaszczyźnie przód-tył, niezależnie od siebie, bez użycia dodatkowych narzędzi. Wszystko za pomocą zatrzasku, który pozwala zablokować hak w wybranym położeniu. Możemy regulować także położenie dolnego haczyka. Zamontowany został on na szynie, która pozwala przesuwać go w płaszczyźnie przód-tył. Haczyk można też obracać w pełnym zakresie 360 stopni, a po odkręceniu haka i przełożeniu specjalnej podkładki możemy też sprawić, że będzie on położony nieco bliżej lub nieco dalej ścianki sakwy. Wszystko to, aby maksymalnie dopasować położenie tego haczyka do rurek naszego bagażnika. I to jest szalenie ważne, bo natknąłem się kilka razy na komentarze osób, którym haki w sakwach Ortliba wypinały się podczas jazdy po wertepach. I mnie też zdarzyło się kilka razy na samym początku, kiedy używałem nowych sakw. I od razu mówię, że jeżeli hak Wam się wypina, to po prostu znaczy, że musicie go lepiej ustawić. Cały ten system regulacji wymyślony został nie bez powodu. Rurka bagażnika powinna wchodzić maksymalnie głęboko w hak. Hak powinien być skierowany możliwie do przodu. Jeżeli postaracie się o dobre ustawienie, problemy z wypinaniem znikną jak ręką odjął. A jeśli z jakiegoś powodu nie udaje Wam się znaleźć odpowiedniej pozycji dla tego haczyka, zawsze możecie dokupić i dokręcić do sakwy jeszcze jeden. Ortlieb używa takich podwójnych haków właśnie w swoich sakwach gravelowych, które z założenia przeznaczone są do jazdy poza asfaltem. Niektórzy obawiają się trwałości plastikowych haków, które pozornie mogą wydawać się mniej trwałym rozwiązaniem niż na przykład haki stalowe. Ale pamiętajcie, że każdy system nośny jest jedynie tak trwały jak jego najsłabszy element. W przypadku sakw Ortliba plastik jest wysokiej jakości, haki są naprawdę grube i solidne i mam do tego systemu całkowite zaufanie. Moje sakwy Ortlib przetrwały kiepskie szutrowe drogi, tarkę, leśne i polne drogi, strome zjazdy po wertepach. Nic nie pękło, nic się nie wypina. Jeśli jesteście w stanie utrzymać wagę swojego ekwipunku w granicach zdrowego rozsądku, możecie mieć do tego systemu pełne zaufanie. Oczywiście haki nie są niezniszczalne. Wszystko może się popsuć. I jeżeli macie wyjątkowego pecha, to haki albo plastikowy panel w waszych sakwach Ortliba też może pęknąć. Na szczęście wszystkie elementy systemu są w pełni wymienne, a jeżeli wybieracie się w naprawdę długą podróż na krańce świata, zawsze możecie zabrać ze sobą, jeśli boicie się awarii, części zamienne. Ponieważ sakwy są wykonane z kordury, niesie to ze sobą wszystkie zalety i wady tego materiału. I tutaj jeszcze raz odsyłam do odpowiedniego filmiku na moim kanale. Materiał jest bardzo mocny i odporny na uszkodzenia mechaniczne, jest przy tym jednak trudny w utrzymaniu w czystości. I moje piękne zielone sakwy najczęściej są bardzo brudne. Za to nie nagrzewają się w słońcu tak bardzo jak poliestry. Kordura ma tendencję do utraty kolorów w słońcu. Natomiast używałem backrollerów już trzeci sezon i byłem z tymi sakwami w bardzo gorących i słonecznych miejscach, na przykład w 2019 roku odwiedziliśmy Węgry. Na ten moment materiał nie wyblakł ani trochę, jasnozielony, żywy kolor wciąż się utrzymuje. Podsumowując, Ortlieb Backroller Plus to dobrze zaprojektowane, solidnie wykonane,
wyprawowe sakwy rowerowe, na których można polegać niezależnie od pogody i niezależnie od drogi, po której się poruszamy. Sakwy są bardzo pojemne, a paski na górze pozwalają przypiąć dodatkowy bagaż na zewnątrz. Największą wadą, jaką jestem w stanie wymienić, jest nieco uciążliwy system zamykania sakwy, który moim zdaniem wymaga nieco zbyt wielu czynności, żeby otworzyć i zamknąć sakwę. Nie robi się tego szybko. Z drugiej strony na wszelkie podręczne drobiazgi mam torby na kierownicę i inne torby na ramię roweru, więc w ciągu dnia wcale nie mam potrzeby zaglądania do wnętrza sakwy zbyt często. Poza tą jedną drobną niedogodnością, jedyne inne wady wiążą się po prostu z właściwościami materiału, z którego sakwy są wykonane. Ogólnie sakwy Backroller Plus są naprawdę świetne. A system nośny sprawia, że wygodnie i szybko zakłada się je i ściąga na rower. Ortlieb Backroller Plus to sakwy zdecydowanie warte wydania na nie każdej złotówki. Taka jest moja opinia, natomiast chętnie przeczytam wasze. Czy używaliście sakw z serii Backroller albo innych sakw Ortlieba? Jakie są wasze wrażenia? Czy jesteście zadowoleni? Tylko proszę nie zaczynajcie w komentarzach kolejnej wojny pod tytułem Ortlieb kontra Crosso, bo ten temat chyba nigdy nie przestanie wzbudzać emocji. Zachęcam do komentowania, zachęcam do polubienia wideo i do dania nam suba. Zachęcam też do wybrania się na wyprawy rowerowe z sakwami.